Tramwaj na zieloną Białękę z podpisaną umową na projekt, a także tramwaje wracają do Kopenhagi. Drugi tunel w Sulejówku jest już przebity. Koniec poślizgów na pierwszej linii metra, czy frezowanie ulicy Marszcha. Oraz nowa dwujezdniowa wylotówka z Warszawy na południe. O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w sobotę, 14 września. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć Ksiądz i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym. Po tych trzech czy czterech dniach od poprzedniego materiału widzimy się ponownie i trochę się wydarzyło. Standardowo od wind zaczynamy i tutaj sytuacja jest następująca. Na Stadionie Narodowym już od 3 tygodni nie działa jedna winda, a na Polu Mokotowskim od tego tygodnia przestała działać jedna winda. Idziemy dalej, bo sytuacja jest, jeżeli chodzi o tarczę TBM, następująca. Tarcza dalej wierci się, jeżeli chodzi o TBM Anna w kierunku stacji metra Chrzanów. Ma już za sobą mniej więcej takie 3 piąte trasy, wywierciła już 534 metry i jest w drodze ze stacji metra Karolin do stacji metra Chrzanów. Krystyna jeszcze nie rozpoczęła pracy, Krystyna rozpocznie, kiedy Anna zakończy swój pierwszy odcinek. Tymczasem w Kijowie możemy zaobserwować coś takiego, że pociągi wróciły na jedną linię metra, bo tam był wyciek, piasek się sypał i ogólnie wszystko to zostało zrealizowane, a tamtym odcinku było po prostu w kiepskim stanie. Pociągi zakończyły awaryjnie, zostało zamknięte ten tunel metra w grudniu 2013 roku i od tamtego czasu był cały czas zamknięty. Prace były realizowane na dużym odcinku, właściwie cały ten odcinek tunelowy w tym miejscu został wymieniony zupełnie na nowy. Co ważne, ten odcinek nie jest aż taki stary, bo był budowany w tym miejscu w latach 2008-2010, ale ze względu na trudne warunki hydrologiczne i inne rzeczy, które były źle związane, jeżeli chodzi o projekt, jak i również budowę, złej jakości materiały i tak dalej, aktualnie po prostu zostało to wykonane całkowicie od nowa. Więc to zostało w tym miejscu zrealizowane. Wykop o głębokości 15 metrów, rozdzielono starą część tunelu na długości 27 metrów i zbudowano nową. Ponadto obudowa starego tunelu została też trochę wzmocniona, więc to zostało tu zrealizowane i już pociągi jeżdżą normalnie w tym miejscu. Były realizowane tam przejazdy techniczne, natomiast teraz pierwszy pociąg próbny jeździł w nocy z 30 na 31 sierpnia, a teraz już normalnie tam pociągi jeżdżą przez ten cały odcinek od 12 września, więc cieszymy się, że ta linia metra awaryjnie została naprawiona i już ponownie tam pociągi jeżdżą. Tymczasem tramwaj na Zieloną Białękę ma już podpisaną umowę na dokumentację i powiem Wam, że jak teraz tramwaje warszawskie są w żałobie i cała ich scena jest czarno-biała, to jest przypuszczone przez film, bo jakbyśmy puścili sobie, weszli sobie, chcieli zobaczyć obraz, to obraz jest normalny kolor, co nie? Natomiast bardzo mi się podoba, że aktualnie patrząc z tej perspektywy, to właściwie to wygląda jak taka jakaś wizualizacja, nie wiem, z lat 70. czy coś, wiecie. Takie stare właśnie, czy czarno-białe, może jeszcze trochę bym cofnął bardziej ten czas. Niemniej, wiecie mi, o co chodzi. Takie stare fotografie, jeżeli chodzi o wizualizację i takie makietki. Tylko, że to jest wizualizacja normalna. Także, no taka ciekawostka, to oczywiście tramwaj będzie jechać na wiadukcie, będzie jeden przystanek nad ziemią. Prace projektowe będą trwały, a budowa ma się rozpocząć za skromne mniej więcej 4 lata od teraz. Czyli budowa może się rozpocząć najprawdopodobniej w 2028 roku. Spokojnie, będę czekać i jak będziemy widzieć dokładnie, jakie będą rozwiązania, jeżeli chodzi o projekt i jak będzie wyglądać cała nowa trasa tramwajowa, jak uzyskam dostęp do tych wszystkich projektów, oczywiście Wam to wszystko pokażę i również będę pokazywać krok po kroku, jak ta inwestycja postępuje, bo tak jak już określiliśmy, to mniej więcej do 2035 roku filmy na kanale Avizonosz będą cały czas pokazywane tak samo często i tak samo z wszystkich inwestycji z Warszawy, jak w tym aktualnym momencie. Tak to ma wyglądać, jeżeli chodzi o całą trasę. Tymczasem budowa będzie trwać około 2-3 lata. Tymczasem, jeżeli chodzi, czyli w 2030-31 będziemy już jechać na Zieloną Białękę przy dobrych wiatrach, jeżeli będzie finansowanie. Tymczasem zmiany w organizacji ruchu, jeżeli chodzi o Rakowiecką, wraca wjazd z ulicy Wiśniowej, więc jak coś tutaj się faktycznie trochę pozmieniało, Wiśniowa jest już po części przejezdna, ale tylko i wyłącznie, znaczy wtedy właśnie jest już przejezdna, no i faktycznie takie tutaj zmiany zostały w tym momencie aktualnie zrealizowane. Niemniej prace tutaj cały czas są robione i tu kolejne zamknięcia w najbliższym czasie najprawdopodobniej również się zaczną pojawiać.
mieć. Tymczasem coraz bliżej do powrotu tramwaju w Kopenhadze. Po ilu latach tramwaj wraca do Kopenhagi? No, trochę szybciej niż w Olsztynie. Niemniej, no, minęły te 52 lata. Dokładnie 22 kwietnia 1972 roku przejechał ostatni tramwaj po ulicach Kopenhagi. Teraz wracają tam tramwaje na zupełnie nową trasę. Tramwaje aktualnie są w fazie testów i jeżdżą już na krótkich odcinkach. Niemniej, tramwaje mają zacząć już jeździć normalnie od początku nowego 2025 roku, czyli właściwie już de facto niedługo. Tramwaje, które tam będą jeździć, to będą tramwaje, które będą miały pojemność 290 pasażerów, 64 miejsca siedzące. Takich tramwajów będzie 29, jest jeszcze na nie opcja i tramwaje mają na tym samym odcinku, jeżeli chodzi o tą trasę tramwajową, zastąpić autobusy. Nowa trasa ma 28 km i 29 przystanków. Według prognozy w 2030 roku ma w ciągu roku korzystać z tej nowej trasy tramwajowej 14 milionów pasażerów. Tutaj zobaczcie, że przystanki tramwajowe są wyspowe, czyli po środku, jeżeli chodzi o torowisko tramwajowe. Jakieś muszkami tu lata. I tak to będzie właśnie wyglądać, więc całkiem ciekawe koncepcje. W Warszawie czegoś takiego nie mamy poza Gagarina. Przystankiem Sielce. To jest cała trasa tramwajowa, jak widzicie. Ona będzie łączyć różnego rodzaju przestrzenie właśnie w Kopenhadze, więc to jest ciekawa trasa. No, jest nowa zajezdnia tramwajowa, która ma bardzo ciekawy układ torowy, jeżeli chodzi o sam wjazd w tym miejscu. I mamy też oczywiście ten przystanek. To powiem wam, że w tym momencie patrzę, to wygląda jak wizualizacja. To chyba w teorii nie jest wizualizacja, chociaż nie wiem. No, dla mnie to wygląda jak wizualizacja. Ale chyba to jest naprawdę. No i ogólnie właśnie ta trasa nowa tramwajowa w tym miejscu możemy zaobserwować, jak ona już to prezentuje. Tramwaje testowe jeżdżą i kiedy one wyjeżdżają, to jest bardzo ciekawy węzeł w tym miejscu tramwajowym. Tu jest sam zjazd na kraniec, który właśnie się znajduje. Mamy terminale krańcowe, tego też są tramwaje dwukierunkowe. Ciekawostka jest taka, że kiedy tramwaje tutaj wróciły po de facto połowie wieku, po 5 dekadach, no bo teraz jeżdżą w formie testów, no to oczywiście zostały specjalne komunikaty ogłoszone w całym mieście, że uwaga, mieszkańcy, uważajcie, na torach może się pojawić tramwaj. No bo jednak po tak długim czasie można się odzwyczaić od tego, że coś takiego jeździ po mieście. Ale niemniej, jak widzicie, miasta wracają do tramwajów, więc wszystkie osoby, które hejtują mi tutaj w komentarzach tramwaja i mówią, że to już jest relikt przeszłości, jak widzicie, niektóre miasta wracają do tego. No, niektóre też odchodzą od tego, ale raczej z powodu takiego, że po prostu się most zawalił. Zawalił się most w Dreźnie. Mamy też film po prostu zawaliło się środkowe przęsło i most poszedł w dół. I najprawdopodobniej kolejne części tego mostu też będą szły niestety w najbliższym czasie w dół. To jest faktycznie smutna sytuacja. Na szczęście nikogo nie było na moście. To jest most, część tramwajowa się zawaliła, ale tutaj też jest część samochodowa. Aktualnie ruch się odbywa dookoła. Właściwie wszystkie linie tramwajowe są tam, jeżdżą na objazdach. Niemniej dobrze, że się nikomu nic nie stało, jednakże chodzi o to, że faktycznie w tym momencie rzeka jest nieprzyjazna, żegluga po Łebie jest całkowicie zamknięta i to jest największy problem, a nie ruch tramwajowy i samochodowy, który w tym momencie po prostu jest ograniczony. Także, znaczy po prostu nie ma na tym moście, tylko trzeba jeździć objazdami, a ruch morski jest po prostu całkowicie w tym momencie zamknięty na tym odcinku. Tymczasem byłem ostatnio w Sulejówku, były całe dwie osoby, jeżeli chodzi o media, w tym ja, jako jedna osoba. No i co ja mogę powiedzieć, faktycznie tunel w Sulejówku jest już przebity. I ten film widzieliście wczoraj, jak dobrze pamiętam. I jeszcze jutro zobaczycie film, jutro na myśli w niedzielę, już z konferencji podstawowej, która tam miała miejsce, którą tylko ja nagrywam. Więc jak ktoś chce zobaczyć materiał, który właściwie jest niewyłączny, to proszę bardzo. Cała inwestycja jest finansowana ze środków z KPO, 100 milionów złotych i ma być gotowa w czerwcu 2025 roku. Wtedy cały układ drogowy i nowa część tunelowa ma być oddana do użytku. Więc prace tutaj w tym momencie właśnie trwają. No i właśnie ostatnio było to przebite. Tymczasem, jeżeli chodzi o 16 września, świętujemy Europejski Dzień Maszynisty. Łukatka tutaj składa życzenia panom maszynistom, więc jak coś, taka tutaj faktycznie ciekawostka, że 16 września będzie Dzień Maszynisty. Ja również oczywiście wszystkim maszynistom, którzy oglądają kanał Wizonosz, życzę jak najlepszych pionowy kresek, to jest na tramwajach, to po prostu dobrej, długiej drogi i oczywiście krótkiego hamowania. Tymczasem lecimy sobie dalej z kolejnymi odcinkami, jeżeli chodzi o metro. Tymczasem w metrze innowacje. Na pierwszej linii metra mamy już trochę wind, to teraz po windach czas na inne innowacje. No, windy już zostały właściwie na każdej stacji postawione, na której można było to zrobić. Na Politechnice nie ma jeszcze jednej windy.
teorii, ale pomijając Politechnikę, to właściwie na każdej stacji, gdzie trzeba było wstawić windy, już właściwie one wszędzie są. Natomiast zadania tutaj są o wiele prostsze i są już teraz właśnie realizowane, to jest wymiana tych ślizgawczy, które znajdują się na całej M1, czyli oczywiście listwy, które są po prostu metalowe i po których chodzimy i łamiemy sobie nogi, ręce i tak dalej. No, to są potwierdzone informacje, że faktycznie osoby, które sobie chodziły po tych listwach, włamały sobie, bo zimą jest faktycznie są śliskie. Natomiast te listwy dla osób z niepełnosprawnościami w tym momencie są likwidowane na rzecz nowych listw, które wyglądają w ten sposób. Już na polu mokotowskim mogliśmy zobaczyć te nowe drogi prowadzące, wraz z windami się pojawiły. O ile same windy w niektórych miejscach szpecą mocno stację, o tyle nowe drogi prowadzące faktycznie są dobrym rozwiązaniem, z tym, że te nowe drogi prowadzące na polu mokotowskim od wind były zrobione z taką samą kolorystyką jak cała część, jeżeli chodzi o posadzkę, no te się rzucają w oczy, więc to trzeba przyznać. Niemniej o wiele lepsze są niż to, co było zrealizowane, jeżeli chodzi o rozwiązanie tymczasowe i na szybko. I takie właśnie nowe pole będą teraz, takie właśnie nowe drogi prowadzące będą realizowane na paru stacjach metrach w Warszawie, czytaj na polu mokotowskim po drugiej stronie, na Politechnice, na ratuszu Arsenał, Służewiu, jak i również na placu Wilsona. W skrócie na stacjach metra, gdzie jest to niezbędne i gdzie jest bardzo duży ruch, po prostu te drogi prowadzące są w miarę długie. Będzie to oczywiście testowane, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Miejmy nadzieję, że ZTM stwierdzi, że na każdej stacji trzeba to wymienić i to zrealizować, bo faktycznie jest to o wiele lepsze rozwiązanie. Taka inwestycja na tych kilku stacjach będzie kosztować 1 300 000 zł. I jeżeli chodzi o długość, to jest 1100 metrów, jeżeli chodzi o wszystkie ścieżki, 225 sztuk pól uwagi i 195 metrów pasów ostrzegawczych. Także jak coś, prace będą teraz realizowane, mają się zakończyć do połowy grudnia 2024. Tymczasem inne informacje, aktualnie na Maczka jest realizowane frezowanie i dlatego też w najbliższy weekend 13-16 września linie autobusowe 103, 122, 180, 197, 221 i 409 jadą objazdami, więc jak coś przygotujcie się, że trochę autobusy mogą pojechać po prostu inaczej. Tymczasem linia 198 będzie teraz dojeżdżać do Liceum Wesołe już od najbliższego poniedziałku. Skręci sobie i będzie mieć trochę nowych przystanków. Jak widzicie, skręca i ma całą nową trasę, jeżeli chodzi o tą część Wesołej. To jest dobra informacja. Ogólnie Wesołe to te autobusy tam trochę właściwie powinny bardziej jeździć, jeżeli chodzi o przestrzeń, pomijając główne ulice. No, niemniej jest jakiś początek. Oczywiście linia nie będzie jeździć tędy przez cały dzień. Nie. Słuchajcie, spokojnie. Linia będzie na tej trasie jeździć co 30 minut w godzinach 7-17, tak aby po prostu dowozić do szkoły. Niemniej mam nadzieję, że faktycznie stwierdzam, że przydałoby się, żeby tak te autobusy jeździły po pierwsze przez całą dobę, a po drugie, żeby tam te autobusy jeździły, nie wiem, jaka specjalna linia po prostu jeździła tak przez te uliczki, które tam po prostu mogą mieć tylko jeszcze pasażerów, którzy po prostu by chcieli skorzystać z komunikacji miejskiej. Co ważne, autobusy jeżdżą co 30 minut, no i do 17. Moje pytanie jest tylko łącznie jedno. W sensie, jak ja wchodziłem do liceum, to o 17 się kończyły zajęcia, to faktycznie było już tak później. Ale były jeszcze tak sytuacje, że zajęcia kończyłem o 18. Więc pytanie jest, czy ZTM wziął pod uwagę to, że niektóre dzieci mogą kończyć później zajęcia. Nie wiem, jak jest w tym liceum. Ja mówię z własnego doświadczenia, to, że zajęcia się kończyły o 17.59, jak pamiętam, ostatnia godzina była, to było w miarę normalne, więc mam nadzieję, że w tej szkole tak nie ma i faktycznie ostatni autobus, który podjeżdża tam, faktycznie zabierze wszystkie dzieci, które tam jeszcze mogą być w tej szkole. Tymczasem zaczyna się Europejski Tydzień Mobilności i to jest Europejski Tydzień Nudności. W sensie, no dobra, no ja już może zbyt dużo oczekuję od komunikacji miejskiej, ale czy ja naprawdę tak dużo oczekuję, żeby coś było nowego z okazji transportu publicznego? W sensie, no dobra, wiem, darmowa komunikacja, jeździmy po całej Polsce bez dodatkowych opłat, podoba mi się. W sensie, ja i tak będę wtedy na działce, ale dobra, to jest na plus. Ale czy nie moglibyście zrobić czegoś ciekawszego niż pokazanie STP Kabaty, zajezdni, znaczy stacji Warszawa Szczęśliwice, jeżeli chodzi o SKM-kę, czyli tą część techniczną, no i pokazanie zajezdni, no nie wiem, czy to Wola, czy to zajezdni Mokotów, na Pragę, a nie bym wskoczył, to nie. Natomiast, znaczy zajezdni Wola, czy zajezdni Żoliborz, bo na Żoliborzu będzie w tym roku wydarzenie. No i co to będzie się działo na Żoliborzu? Zwiedzanie zajezdni, takie same jak było rok temu, jak dobrze pamiętam, bo rok temu chyba był na Żoliborzu. Pomijając zwiedzanie zajezdni, będzie wystawa i przejazdy z zbytkowym taborem. Coś będzie, ale co to wam nie powiem, bo
sumie to chyba jeszcze nic nie wiadomo. W sensie ja przynajmniej nic jeszcze nie wiem. Impreza będzie od 10 do 16 na zajezdni Żoliborz, czyli tam za metrem Młociny. Będzie też oczywiście zaproszenie na wejście do STP Kabaty, rodzinne gry i zabawy. W skrócie, jeżeli ktoś jest takim większym fanem komunikacji miejskiej, to właściwie to nic ciekawego nie będzie. Żadnych nowości właściwie, pomijając tablicę, a tablicę gdzieś tu mam schowane, ale wiecie, jakby dużo ciekawych atrakcji raczej nie uświadczycie. Może ja się mylę, ale dla mnie zamiast pikniku i festynu i sceny przydałyby się po prostu jakieś zwiedzania, ciekawe, jakieś ciekawostki, opowieści o komunikacji miejskiej, żeby można było dotknąć, przejechać parę linii turystycznych, które by jeździły po całym mieście, wjeżdżałoby się, czy to na Obozową, pamiętam jak się wjeżdżało na Obozową właśnie, jeżeli chodzi o zakład, ten tramwajów, który tam się znajduje i tak dalej, no to by było to. A to, co tak teraz w ostatnich latach się dzieje, jeżeli chodzi o dni transportu publicznego, to no mało tego transportu w tych dniach transportu, że tak to powiem. Niemniej będzie cały tydzień transportu, w poniedziałek będą dawać coś słodkiego, znaczy kawę będą dawać, później będzie eko-szkoła, więc będą chodzić tam po szkołach, później będzie gadanie o komunikacji miejskiej, a spokojnie wy tam nie wejdziecie, to będzie raczej transmisja na Facebooku, pewnie na YouTubie. Będzie bezpieczeństwo przede wszystkim, będzie trochę słodkości, to będzie można sobie dostać słodki upominek w piątek. No i później dni transportu publicznego, a w niedzielę jest darmowa komunikacja miejska. Więc przypominam jeszcze raz, w niedzielę nie kasujemy biletów od godziny 00 do godziny 00 przez całą niedzielę. Cała komunikacja miejska warszawska w pierwszej i drugiej strefie jest całkowicie bezpłatna. Liczy się to jako autobusy lokalne, autobusy miejskie w pierwszej i drugiej strefie, SKM-ki, WKT-ka strefie, WKT-ka też jest na całej linii bezpłatna. Przypomniało mi się, że poprzednim miesiąc tym mówiłem o tym. A jeżeli chodzi o kolej mazowiecki, to wam nie powiem, jak to tam wchodzi. W sensie, jeżeli chodzi o honorowanie biletów, wydaje mi się, że kolej mazowiecki na przyrębie Warszawy też będą miały bezpłatne bilety. Ale tego nie powiem. Postaram się zrobić kolejny miesiąc z tym przed niedzielą, żebyście jeszcze to wiedzieli, jak wygląda sytuacja w kolejach mazowieckich. Niemniej, jak coś, tak to będzie wyglądać. Mamy też jakąś specjalną stronę WDP. Czekajcie, może zobaczymy, czy tam coś ciekawego będzie. DTP 2024. No, oświećcie mnie i powiedzcie, że... Chciałem, że będzie jakieś zdjęcie. Będzie ZDM. Będzie tymczasowa stacja Veturillo, zainteresowaliście mnie. Będzie linia tramwajowa D, to tramwajowa, tak jak mówiłem, jadąca na trasie Tarchomin Kościelny i do metro Młociny, z przystankiem oczywiście obok zajezdni Żoliborz, więc to będzie faktycznie funkcjonować i to będzie obsługiwane taborem zabytkowym, jak coś, to akurat pamiętam, to wiem. Będzie też linia autobusowa na jakże i długiej trasie zajezdnia Żoliborz, metro Wawrzyszew, przez metro Młociny i no dobra, cztery przystanki po trasie, się najedziecie nią. Czy coś jeszcze ciekawego mamy? Będzie metro warszawskie, SKM-ka, klub miłośników komunikacji miejskiej, Bezpieczeńsko-Grójecka kolejka wąskotorowa, MZA, Bambaje warszawskie, Zarząd Transportu Miejskiego, Miasto Stołeczne Warszawa, będą klaski Lego. To trochę mnie zainteresowali. No i oczywiście z niedzielę 22 września jest dzień bez samochodu. Czyli zostawiamy i jedziemy komunikacją. Tymczasem, jeżeli was interesuje plakat, który się znajduje tutaj, dla mnie po lewej stronie, dla was po prawej stronie, plakat Władysławowo, jeżeli chcielibyście go zakupić, znajduje się na stronie partnera kanału, którym jest oczywiście Koleo. Sklep.koleo.pl. Możecie go kupić, jak coś jest oczywiście do żadnego linku w opisie. Tymczasem lecimy sobie dalej i z Koleo długo będzie jeszcze parę różnych atrakcji. Pewnie w kolejnym mniejsza z tym już bajer zobaczycie od Koleo. I później w kolejnych też będziecie widzieć, trochę tych bajerów będzie się pojawiać i też niedługo, najprawdopodobniej, tylko powiem tak po cichu, wróci Avizo Maps. Ale dobra, idziemy dalej. Na razie Avizo Maps, później coś opowiem w kolejnym mniejszym z tym może. Tymczasem modernizowana jest flota rowerów, jeżeli chodzi o ZDM. Odkup od nas starszy model, a my kupimy sobie nowszy. Tak, w skrócie ZDM działa. Większość z tych rowerów, znaczy zaczynają się ceny tych rowerów od 350 zł. Jeżeli chodzi o ceny wywoławcze,
No i 12 rowerów właśnie czeka w pełni sprawnych na osoby, które mogłyby go kupić. Tu są te rowery, jak widzicie, jest ich trochę, są i rowery cargo i są zwykłe rowery, więc jeżeli kogoś interesuje z tych rowerów, można go je kupić aktualnie od ZDM. ZDM wymienia sobie na nowszą flotę, a stare sprzedaje i według mnie to jest dobre rozwiązanie. Więc jak ktoś, tak jak ostatnio były sprzedawane pojazdy ZTM-u i ZDM-u, jeżeli chodzi o pojazdy spalinowe i na 4 kołach, to teraz sprzedają pojazdy na 3 czy 2 kołach. No, taka ciekawostka. Tymczasem ZDM następnie też informuje, że właśnie trwa procedowanie ulicy Maczka. To się dzieje już teraz, początek robót zaczął się 13 września. Odcinek, który jak widzicie jest całkiem pokaźny, bo od Rejmonta do Alei Armii Krajowej jest teraz realizowany na całej długości, tuż z jednym wjazdem do Rudosu, więc całkiem długi odcinek i to jest wszystko realizowane do godziny 4 w poniedziałek, czyli do 16 września. Więc trochę tych prasów będzie realizowanych, cała jezdnia jest sferyzowana na całej długości, no i dobrze, że faktycznie ZDM cały czas robi weekendowe frezowania. Tymczasem podobnie frezowanie będzie na Wałbrzyski, ale na razie jeszcze są realizowane prace, jeżeli chodzi o chodniki i pozostałe prace. I faktycznie Wałbrzyska też się aktualnie zmienia i tam są realizowane różnego rodzaju nowe elementy, jeżeli chodzi o odbetonowanie, no i oczywiście nowe nawierzchnie, jeżeli chodzi o chodniki, również się pojawiają. Także jak coś, ZDM również tutaj realizuje swoje prace, jeżeli chodzi o tą część Mokotowa i właśnie ulicę Wałbrzyską. A tu już właśnie mamy nową nawierzchnię na chodniku. Więcej zdjęć Wam nie pokażę, może się załaduje. Z tym mój internet tutaj trochę umiera, bo wróciłem do domu. O, jeszcze jedno zdjęcie. Więc jak widzicie, tutaj faktycznie aktualnie realizuje to już wykonawca. Tymczasem też powstaje nowe rondo u zbiegu ulicy Krasińskiego i Przasnyskiej. I tam właśnie w związku z tym, że realizowane są prace podziemne, ale już trochę się zmieniło. Został wprowadzony ruch wahadłowy na ulicy Grasińskiego i aktualnie tutaj jest pozostawiony przejazd. Natomiast ulica Przasnyska jest aktualnie całkowicie nieprzyjezdna i w nią nie da się też wjechać. Natomiast niemniej ruch samochodowy jakiś tutaj w tym momencie jest. Autobusy jadą oczywiście zmianami, jeżeli chodzi o chociażby linię 221. Taka droga z ruchu będzie już od wtorku 17 września. Tymczasem buspas na Głębockiej też będzie realizowany i podobnie jak tam na poprzednim rondzie, tutaj będzie praca realizowana na kolejnym etapie dopiero od wtorku 17 września. Nie wiem czemu od wtorku, no ale no dobra. I ulica Głębocka na całej długości, jak również Świętego Wincentego, oczywiście będzie mieć w przyszłości buspas, ale żeby buspas powstał, musi być jezdnia powiększona, poszerzona i zrealizowana w nowym standardzie. Dlatego też jezdnia będzie teraz zwężona na całej długości do jednego pasa w każdym kierunku, bez lewoskrętu. W sensie lewoskręt będzie tam faktycznie przy cechach targówek, ale pomijając to, na całej długości będą mieć kierowcy tylko łącznie jeden pas w każdym kierunku. I tak to właśnie w tym miejscu jest realizowane, że zajęły przejazdami z jednej drugą stronę, takimi jeszcze innymi, większymi bajerami. No i nie będzie też lewoskrętu w ulicy z Głębockiej, w ulicy przy Grodzicku i nie będzie też lewoskrętu, żeby wyjechać z Świętego Bonifacego w ulicy Marbolską i też nie będzie lewoskrętu z przy Grodzicku, żeby wjechać w ulicę Świętego Wincentego. Trochę objazdów, trochę utrudnień, no ale faktycznie tak to w tym momencie jest tutaj realizowane, żeby to wszystko w tym miejscu zakończyć. Niemniej prace są realizowane i ten etap tu ma się zakończyć. Nie, to będzie na razie tak trwać. Bo zamknąłem tam dostanę. No tak czy siak, niemniej faktycznie to jest teraz tutaj realizowane i tak to będzie w tym miejscu wyglądać. Ta granica ruchu ma być właśnie do listopada 2024 roku, czytaj do końca tego listopada. No i na koniec nowa wylotówka z Warszawy na południe. To jest coś, czego się kompletnie nie spodziewałem i faktycznie mnie tutaj rynek infrastruktury całkowicie zaskoczył. A mianowicie zmieni się wylotówka na południe od Warszawy. Jak dobrze pewnie wiecie, od południowej obwodnicy Warszawy w tym miejscu dalej nasza piękna tarasa po stronie Wawerskiej jest już jednojazdniowa i pojedynkowa się w każdym kierunku. Natomiast tutaj cała ta trasa w tym miejscu, jeżeli chodzi o wał Międzyrzyński, jest bardzo piękną trasą dwupasmową w każdym kierunku, dwujezdniową i z częścią rowerową. Natomiast tutaj za Powem wszystko się kończy, jest po prostu kaput. Drogi rowerowej nie ma, chodnik ledwo jest, jedna jezdnia jest i właściwie to tyle, z tym chodnikiem też bym nie przesadzał. Natomiast to ma się zmienić już za najbliższą dekadę. Nie, no dobra, przesadzam z tą dekadą. Niemniej, na razie trzeba wymyśleć, jak tą sytuację rozwiązać. Który odcinek tutaj ma być realizowany? Chodzi o odcinek, który będzie realizowany. Dokładnie chodzi o odcinek 5
km. 1 i 2 km leży na Warszawie, podlega Warszawie, natomiast pozostały odcinek jest na terenie Józefowa i to jest ulica Nadwiślańska i ona jest na długości 3,8 km. To jest ten cały odcinek, który właśnie zaznaczyłem na tej trasie. Nie patrzcie na wskazówki tutaj, jeżeli chodzi o drogę rowerową. Chodzi o to, że ten cały odcinek jest tutaj do realizacji. Na odcinku poza Warszawą jest droga rowerowa, na odcinku warszawskim nie ma drogi rowerowej. Piękne, wiem, uwielbiam to. Natomiast nowa trasa dwujezdniowa, żeby tutaj mogła powstać, no to najprawdopodobniej musi powstać w nowym przebiegu. Jak będzie wyglądać nowy przebieg, tego nie wiemy. To ma być właśnie zaproponowane w ramach tej koncepcji. I aktualnie właśnie został ogłoszony przetarg na zrealizowanie właśnie nowej, wielowariantowej koncepcji programowej wraz z decyzjami środowiskowymi na realizację tejże inwestycji. Ma być 5 koncepcji, jedna zakłada, w każdej koncepcji mają być 2 jezdnie po 2 pasy w każdym kierunku, w każdej koncepcji mamy drogi rowerowe i chodniki po obydwu stronach jezdni, po obydwu stronach drogi. Natomiast ważne jest to, że będzie nawet koncepcja z buspasem albo koncepcja z pasem, z pasem komunikacji miejskiej, który w przyszłości mógłby być zastąpiony też na trasę tramwajową. Wiem, tramwaj, który by wyjechał poza Warszawę i to jeszcze z dzielnicy, w której aktualnie nie ma tramwajów, to jest czyste Pulp Fiction, no ale kto wie, może kiedyś to powsta. Tak czy siak, dokumentacja ma być opracowana przez 2 lata, oferty powinniśmy poznać 17 października. Miejmy nadzieję, że będziesz lepiej z tymi ofertami niż wesołe, bo tamten tunel to ma tak ten czterowy opóźnienie, tak ma cały czas przekładany ten termin, że właściwie to ja się zastanawiam, czy w tym roku poznamy informację, zamienimy informację, kto będzie budować ten tunel w wesołej. Niemniej, jak coś, tak faktycznie ta sytuacja wygląda, tam się tworzą już aktualnie korki. Ciekawostka jest, jeżeli byście byli ciekawi, czemu tylko łącznie dotąd, a nie będziemy dalej ciągnąć tej trasy, nie wiem, tam do Otwocka czy coś. Chodzi o to, że w tym miejscu planowany jest w przyszłości most, który połączy jedną i drugą stronę Wisłę i tam będzie dalej można pojechać chociażby do Konstancina i tak dalej. No wiem, most w tym miejscu, który byłby oznaczeniu lokalnym, a nie tak jak tutaj most południowy o oznaczeniu całej Polski, jest mrzonką przyszłości, niemniej może kiedyś faktycznie w przyszłości powstanie w tym miejscu ten most jednak, tak samo jak most na Zaporze z linią tramwajową, która by jechała prosto z Siekierek prosto na Wawer i do Centrum Nauki, do Centrum Zdrowia Dziecka i właśnie może w przyszłości również tą trasą, ale tak jak już mówiłem, te plany są tak daleko idące, że właściwie są jeszcze poza naszą wizją i horyzontalną i 2050 chyba myślę, że poza wizją naszego życia niestety. Dobra, to było na tyle z tego materiału. Jeżeli taki film się podobał, to zostawcie go w górę. Jeżeli chcesz więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek, jak już to zrobiło ponad 17401 osób. Kolejny mierz z tym pojawi się w kolejny weekend. Mam nadzieję, że jeszcze przed dniami transportu publicznego, jeżeli chodzi o faktycznie dzień bez samochodu. No i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. W najbliższym tygodniu jeszcze nie wiem, co wam się będzie pojawiać. Oczywiście będzie tunel z Łodzi, jeżeli chodzi o KDP. Będą też jakieś inne inwestycje. Może w końcu ogarnę ten Poznań, bo tam w Poznaniu już te inwestycje, które ja nagrywałem, to one już dosyć mocno nawet pozmieniały po tych 2 miesiącach, od kiedy je nagrywałem. Film ze siódemki, jeżeli chodzi o budowę trasy 7 pod Modlinem, najprawdopodobniej w tym miesiącu się nie pojawi, bo chciałem go nagrać na całym odcinku. Niemniej, żeby go nagrać na całym odcinku, muszą jeździć pociągi, a tam dalej pociągi za Modlinem tak w sumie trochę nie jeżdżą na całej długości tej trasy, więc bałem się, że ten film pojawi się dopiero w październiku, więc może w tym miesiącu jednak zmontuję ten materiał, który już czeka od paru miesięcy, jeżeli chodzi o S7. Pomijając S7, też będą oczywiście filmy z innych inwestycji, które są realizowane w całej Warszawie, jak chociażby Park nad Po, pełen film, który musi się w końcu pojawić, wiadukt bez dojazdu w Ursusie, który powstaje cały czas, może jakieś tam mała część z nowego centrum Warszawy, dlatego nie dałam się za ręki uciąć, prawdopodobnie Park Żerański, wiadukt Chamrzyńskiej. Również się pojawi film z DK61, jak mi się uda nagrać, Jana Kazimierza, Ordona, w tym tygodniu jak będę tam, Poznań oczywiście, może jakiś inny jeszcze film, który po prostu czekałem już długo na publikację, bądź inny rzeczy, Tramwaj Linii Zero, pojawi się też niedługo na kanale, jeżeli chodzi o filmy z Łodzi, będzie też przelot nad ostatnim liniami linii tramwajowej T,
No trochę tych filmów będzie. Nie jakichś nie wiadomo jak dużych, ale no wiecie, rozumiecie. Film z LK7 najprawdopodobniej pojawi się w kolejnym miesiącu. Film z Warszawy Zachodniej, z tramwaj do Warszawy Zachodniej pojawi się w ostatnim tygodniu tego miesiąca. Jeżeli chodzi o tramwaj do Widnowa, również on się pojawił w ostatnim tygodniu tego miesiąca. I to właściwie tyle, jeżeli chodzi o jakieś większe planowane inwestycje. A całe nawet Centrum Warszawy, przez to, że mam problem z uzyskaniem od SOP-u nowych pozwoleń na latanie w tamtym miejscu, najprawdopodobniej pojawi się na koniec miesiąca razem z tymi dużymi inwestycjami. Jak to będę nagrywać i jak to wszystko będzie realizowane, tego w tym momencie nie powiem. Mam nadzieję, że mi się uda w końcu to ogryć i z SOP-em się dogadamy. Na razie jest gorąca linia, że tak to powiem. Tymczasem do zobaczenia wkrótce w kolejnych filmach na moim kanale, w kolejnych filmach z Avizo Maps, innymi rzeczami, z bajerami od Koleo, no i z innymi rzeczami. A, no i to już raczej oficjalne. To jest ostatnie mniejsze z tym, kiedy słyszycie mnie, jak mnie słyszycie. Może kolejne będzie z domku na drzewie, jak mi się uda go postawić, chociaż podobno już słupy tam całkowicie upadły po tych deszczach, ale coś jeszcze się więcej zmieni. W sensie, naprawdę, w tym tygodniu się dużo rzeczy zmieni. Także przygotujcie się na nowości już od kolejnego mniejsza z tym i od kolejnych filmów, które de facto będą już od połowy tygodnia. Tymczasem, do zobaczenia. Cześć!